Hey guys, witam was w dzisiejszym daily vlogu. Mamy piątek i jak widać pogoda nie odpuszcza. Nie jest fajnie. Zaraz się ogarniemy, jedziemy najpierw do laboratorium załatwić parę rzeczy, a potem jedziemy do fryzjera w końcu. Dzisiaj zmieniam trochę fryzurę, także zobaczymy jak to wyjdzie. Potem jedziemy do babci na kawę i zobaczymy co dalej. Chciałabym dzisiaj trochę pochillować, ale może coś porobię na uczelni, albo skorzystam z faktu, że wiecie, nie mam już aż tylu zaliczeń na głowie, bo zostały mi dwa, więc może poczytam coś dla siebie, takiego fizjo w końcu. Te książki stoją na półce i płaczą, bo nie mam dla nich czasu po prostu. Dobra, robię szybki make-up, bo w sumie powinnam już wychodzić, ale we don't care. Zrobię ci tylko brwi i rzęsy, żeby ewentualnie, wiecie, do zdjęcia tej nowej fryzury wyglądać jak człowiek. Nie daję korektora, ani żadnego podkładu, ani nic, tylko wiecie, tak. Na luzie. Generalnie od 3 dni chodziłam w ogóle bez make-upu. Nie dość, że mi się trochę nie chciało, trochę byłam chora. To w sumie spodobał mi się ten look z powrotem. Jakby lubię siebie bez makijażu, nie ukrywam. Wiadomo, że czasem mam ochotę trochę się podmalować, ale to raczej na zasadzie po prostu podkręcenia tego, co mam, niż zakrywania tego, co mam, bo ja jestem przyzwyczajona do naturalnego make-upu. Jakby całe życie praktycznie chodziłam bez podkładu, bo po prostu moja cera mnie denerwuje i tam wszystko mi spływa, więc przyzwyczaiłam się do tego wyglądu i w sumie nie żałuję, bo przynajmniej teraz jak jestem bez makijażu, to nie czuję się, wiecie, jakoś niepewna siebie czy coś takiego, bo po prostu lubię siebie bez makijażu, muszę to przyznać. Nieskromnie może, ale no chyba lepiej w tę stronę niż jakbym miała, wiecie, nie wychodzić z domu bez make-upu, bo to by było straszne. Więc dzisiaj taki, wiecie, szybka poprawka i lecimy. Generalnie cieszę się, że już trochę ten mój sezon egzaminów się kończy, bo już byłam tym tak zmęczona, nawet nie wiecie, znaczy pewnie wiecie jak studiujecie. Jak miło jest w końcu mieć taki dzień, kiedy wiecie, że nie macie na głowie zaliczenia tam na przykład za 2 dni czy coś takiego i ciągle macie z tyłu głowy, że musicie się uczyć i jakby uczycie się, ale i tak macie taki lekki stres. Ja mam coś takiego, że nawet jak wiem, że jestem nauczona, to w sumie nie ufam sobie, że jestem nauczona i tak siedzę pod tą salą, czekając na ten egzamin, takie, że no w sumie się uczyłam, ale w sumie to nie wiem, czy umiem, aczkolwiek ostatnio wychodzi na to, że umiem, bo całkiem dobre oceny zebrałam w trakcie tych zaliczeń. Generalnie 4, 4 i 5 wpadły w tym semestrze, zwłaszcza też z ustnych, także jestem zadowolona. Przede mną jeszcze 2 zaliczenia, z czego jedno takie większe i to będzie już w sesji egzaminacyjnej. Ja myślę, że dużo osób nie wie o czym ja teraz mówię, dlatego że mówiłam cały czas, że mam egzaminy, zaliczenia, a tu nagle sesja dopiero przede mną. Tak, bo u mnie na uczelni zazwyczaj jest tak, że ja wszystkie egzaminy, na przykład w semestrze zimowym i zaliczenia zaczynam już od grudnia, w sumie to już nawet od końca listopada, jak się jakieś przedmioty kończą, a w sesji takiej planowej są tylko jakieś takie, wiecie, grubsze rzeczy, ale nieraz jest tak, że jeżeli nie chcemy tego mieć dopiero w sesji, tylko wiecie, na bieżąco już to mieć z głowy, to umawiamy się z prowadzącym, czy możemy to po prostu na ostatnich zajęciach w ciągu normalnego semestru to sobie zaliczyć i potem w sumie u mnie ta sesja służy za takie w sumie ferie trochę. Jeszcze teraz też mam tylko jeden egzamin już, więc on jest na początku, więc w sumie 2,5 tygodnia będę miała z bani takie, wiecie, na luzie, totalnie bez żadnych obowiązków takich naukowych. To mnie mega cieszy, bo będę miała czas i żeby trochę dla was ponagrywać i żeby w końcu trochę dla siebie się też pouczyć. Bo jednak, tak jak mówiłam, mam masę książek, które chcę przeczytać i przerobić i gdzieś tam sobie z nich ponotować, ale po prostu nie mam czasu, bo muszę uczyć się tych bieżących rzeczy cały czas, które są na studiach, a już mi się trochę nie chce. Zwłaszcza pediatrii. Ja po prostu nie znoszę pediatrii. Ja nie mam nic do dzieci, ale mi tak to nie wchodzi. Do tego stopnia mnie to nie interesuje, że ja nawet nie jestem w stanie się tego, wiecie, nauczyć tak, żeby ogarniać to i się boję, że na tym końcowym egzaminie praktycznym wylosuje dziecko i będę, no, w lesie, że tak ładniej powiem. No, ale oby tak nie było. Mam nadzieję, że wylosuje coś innego.
Tak samo od semestru zimowego, od semestru letniego startuję z pisaniem magisterki, co jest dla mnie w ogóle jakimś hitem, bo przecież ja dopiero przyszłam na te studia i to miało trwać tak długo, bo to 5 lat, a tu nagle już magisterka. Także czas leci szybko, guys. Dobra, ja szybko kończę, tu jeszcze, wiecie, jakieś poprawki i lecimy, bo nie ma czasu. Dobra, stanęłam trochę dalej niż mam fryzjera, bo tam często nie ma miejsca i jakbym stamtąd miała zawracać i szukać dalej, to by zajęło 100 lat, więc się po prostu przejdę. Kupiłam sobie dwie drożdżówki, żeby nie umrzeć tam z głodu, bo nic nie zjadłam w domu, zjadłam kawę. Ale wiem, że spędzę tam trochę czasu, bo moje włosy zazwyczaj zajmują kilka godzin, więc never mind. Dzisiaj chyba nowy towar w moim ulubionym lumpie, bo kolejka jest potężna przed otwarciem. Nie wiem, czy dzisiaj zajdę, nie wiem, czy mam na to czas, ale może w następnym tygodniu po praktykach albo coś. Zobaczymy. Hej. Nagrał twoją reakcję i babci. Co myślisz? No ładnie, fajnie. Ładnie? Krótko trochę. Fajnie. Babcia, nagram twoją reakcję na moje nowe włosy, dobra? No, kolor ładny. Ale równiutko jak ładnie. I kolor ładny. Nie widać się z tej strony. Przedstaw się. To jest mój menadżer, Menago. A ja jestem twoim Menago. No, i moi. Wojtuś. Nie za krótko. To dobrze. Bo przez chwilę byłam jak ciekawy, czy nie wrócę do domu i nie będę płakać, nie. Że jestem łysa, ale nie jestem łysa. A to jest szybko rosną. I tych siwych no. Nie widać. Widać, ona mówiła, że mam dużo siwych. No. Wiesz co? No mam dużo siwych, także po mamie chyba. Tato! No, zrobię ci coś pić. Herbatkę poproszę. Tato, jesteś w National Geographic. Co? Teraz widzimy samca Homo sapiens w swoim naturalnym środowisku. Jak rozpakowuje zapasy pożywienia na kolejny dzień. A, tygrys! Żebę sobie kupił. Ale to jest cringe'owe zdjęcie. Dobra guys, dotarłam do domu i moje włosy są amazing. Po prostu są trochę krótkie, tak jak mówiłam. I mam nadzieję, że nie będę płakać w domu, że jestem łysa, wiecie jak to jest. Ale nie, bardzo mi się podoba. Jest bardzo fresh, czuję się tak lekko. Te końce są o wiele zdrowsze, bo już były tak sfilcowane, że wstyd. Także bardzo spoko, jestem zadowolona i lecimy do domu. Zjadłam właśnie obiad i chilluję trochę bombę, ale jadę zaraz do mojej psiapsi, bo oddaje mi swoją gamerską klawiaturkę, która świeci na wszystkie możliwe kolory świata. Bo sobie kupiła jakiś nowszy, lepszy model, także ja dostanę ją w spadku
Jakby ja nie gram w gry, mam tylko swojego laptopa, który ma chyba mniej ten giga RAM-u niż mój telefon obecny, ale zawsze są na takiej kolorowej klawiaturze, będzie się chyba milej klikać magisterkę. A poza tym ja strasznie lubię takie mechaniczne, duże klawiatury. Nie wiem, czy widzieliście te filmiki takie ASMR, aesthetic, jak mają różne klawiaturki o różnych konkretnych, fajnych dźwiękach i mnie to jara, my to po prostu uwielbiam ten dźwięk i to klikanie. A ta klawiatura z laptopa nie jest tak satysfakcjonująca, więc zobaczymy. Szczerze to już zapomniałam, jak to jest wchodzić na wyżej niż pierwsze piętro. I nie podoba mi się to. Mlem. Dobra, już na koniec vloga się z wami witam i żegnam od razu i pokażę wam tę klawiaturkę. Brzmi bardzo ładnie i zaraz ją podłączę do laptopa. Mam nadzieję, że będzie działać. I wam pokażę, jak ona świeci się, już pokazuje. Czy wy to widzicie? O my god. Dostanę epilepsji przy tej magisterce. I love it. Generalnie tu można zmieniać te, tylko nie pamiętam którym. Tym albo tym. Czy tak? Nie, nie pamiętam. Coś przyłączam teraz na laptopie w tym momencie. Ale jest piękna. Jest cudowna. Także, guys, bardzo miło mi było z wami rozmawiać dzisiaj, spędzać dzień. Mam nadzieję, że moje nowe włosy wam się podobają. Dajcie znać. I widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa!